Witam Państwa na konferencji po meczu Arcybiskupia z Katowice kontra Samunia Święcim. Witam trenerów zespołu. Dzisiejszy mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy stosunkowo długo. Jako pierwszego zabranie głosu proszę trenera Unii. Szanowni, gratuluję superowych zwycięstw. O výsledku zápase rozhodli výkony brankárov. Boli diametrálne rozlišné. A ďalší aspekt, ktorý tam zohral negatívnu úlohu, je tam ten, že jednoducho nedali góly. No, najväčší problém je strelanie gólov. Moja tá hra vyzerala hlavne v druhej terci, celkom zaujímavo, ale jednoducho. Hra sa nedá, keď nedáme góly. Ďakujem. Teraz vás. Tutaj trener ma na pewno mi było dużo racji przez te dwie tercje. Ta gra w ogóle nam się nie układała, nie można powiedzieć, że kontrolowała cały mecz. Dobrze nas kontratakowała, mieli naprawdę parę, 4-5 doskonałych sytuacji i myślę, że ta nieskuteczność i to, że dobra postawa Andrzeja Raszki, który przytrzymał nam przy tym 2-1 ten wynik, bo w momencie, kiedy myślę, Unia odskoczyła na 3-4 bramki, myślę, żebyśmy tego meczu już nie wyciągnęli. Tak dalej dawał nam szansę i też przez te dwie tercje nie było, Unia była zespołem, która bardziej chciała wygrać ten mecz przez dwie tercje. Ta drużyna mentalnie nasza nie funkcjonowała jak należy, ale w trzeciej tercji chłopcy się zebrali, pokazali charakter, pokazali, że chcą wygrać mecz i to było widać w ogóle, że zagrali troszkę agresywnie i w końcówce zakończyli te wszystkie akcje, które mieliśmy. Dużo sytuacji w trzeciej tercji zakończyły się bramkami. Można się cieszyć, szkoda tylko, że te dwie tercje wyglądały tak, jak wyglądały, ale nikt nie będzie za parę dni o tym pamiętał, wynik się liczy, a wygrana. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja bym poprosił, żeby trenerzy najlepszych zawodników swoich. Pan jest na pewno Marcin Słowczyk. A do mnie žiadajte, prehrať zápas a máme najlepšie hrať. Ešte jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję za przyjęcie. Dziękuję.